Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś Jezus mówi do uczniów o swoim odejściu do Ojca i rychłym zmartwychwstaniu. Tutaj macie namiary do dzisiejszej Ewangelii, a ja zapraszam serdecznie do wspólnego rozważania Słowa Bożego. W dzisiejszej Ewangelii trzykrotnie słyszymy słowa: jeszcze chwila, a nie będziecie mnie widzieć, znowu chwila, a ujrzycie mnie. Jezus wypowiada te słowa do swoich uczniów. Oni jednak nie do końca rozumieją, o co mu chodzi. Dopytują się więc jeden drugiego, cóż to może oznaczać? Zdaniem egzegetów i komentatorów Pisma Świętego, Jezus zapowiada tu swoje odejście do Ojca i zmartwychwstanie. Owa pierwsza chwila to czas, kiedy Jezus jest jeszcze widziany przez uczniów. Czas od ostatniej wieczerzy do momentu złożenia do grobu. To czas, w którym Jezus odchodzi do Ojca i zostawia nam swojego Ducha Świętego. Druga chwila to czas, kiedy Jezus pozostaje niewidzialny dla oczu uczniów. To czas od złożenia Go do grobu do ponownego przyjścia, do poranka wielkanocnego, do poranka paschalnego, kiedy to uczniowie ponownie Go ujrzą. Myślę, że w tym miejscu warto sobie zadać pytania. Na którym etapie relacji z Jezusem jestem? Na której z chwil się zatrzymałem? Czy wierzę w zmartwychwstanie Chrystusa? Czy wierzę w to, że zmartwychwstały Chrystus jest obecny w Eucharystii, w Słowie Bożym, w każdym napotkanym człowieku? Dobry Boże, proszę Cię, kształtuj moje serce tak, bym zawsze czerpał siły z życia i zmartwychwstania Chrystusa.